Znowu się widzimy. Cześć. Dzień dobry państwu. Przed nami kolejna choroba kościoła, czyli moralizatorstwo. Samozbawianie, bycie strażnikiem moralności. Samozbawianie, czyli że ja, Kamila, jeśli chcę się zbawić, moją duszę zbawić, to muszę nie grzeszyć, to muszę chodzić do kościoła, muszę przestrzegać wszystkich praw. Muszę moralnie być nieskazitelna, żeby być święta. Dążyć do świętości w ten sposób. Mam się samodoskonalić. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. I w ten sposób się zbawię. Ja. Sama. Otóż nie. Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie przecież chodzi o to, że to Jezus nas zbawił, a nie my sami siebie mamy zbawić. Że to On zrobił tą robotę na krzyżu i wykonał ją w 100%, nie w 70%, a potem powiedział: dobra, uczniowie, jeszcze tam wisząc na krzyżu, oczywiście, powiedział: słuchajcie, no prawie mi się udało, wy zróbcie resztę. Nie. Jezus pozamiatał. Jest pozamiatany. I ty, ani ja, w żaden sposób nie możemy zasłużyć sobie ani dobrymi uczynkami, ani bezgrzesznością, ani doskonałą moralnością. Nie możemy sobie zasłużyć na zbawienie. I w tym sensie chrześcijaństwo nie jest o moralności zupełnie. Zupełnie nie jest o moralności. Chrześcijaństwo nie jest o tym, żeby być dobrym człowiekiem, żeby być prawym i sprawiedliwym i w ogóle miłym. To nie ta bajka. Dlaczego? Skąd mam czelność tak mówić? Spójrzmy na pierwszego świętego. Pamiętacie, kto był pierwszym świętym? Nie wiem, choć się domyślam. Otóż to jest mój ulubiony święty, czyli dobry Łotr. Dobry Łotr. Czyli gość, który był powieszony na krzyżu obok Jezusa. Za to, że był złodziejem, mordercą, gwałcicielem, nie wiadomo. Nie wiadomo, co on tam nabroił. Ale gdyby chrześcijaństwo było o moralności, to ten gość nie byłby święty. Gdyby było o samozbawianiu, samodoskonaleniu się, o tym, żeby nie grzeszyć, to ten gość za nic nie byłby świętym. A co on zrobił? On się ukorzył i uznał Jezusa za Boga, za Zbawiciela. Chodzi o jego postawę, że otworzył swoje serce na zbawienie, które Jezus przyniósł. I to wystarczy. I łatwo się o tym mówi, łatwo mi się tutaj mówi o tym przy tym stole, do was, do tego telefonu, ale żeby przyjąć zbawienie, tak wewnętrznie zacząć tym żyć, to zazwyczaj jest moment, w którym ludzie się nawracają. Ale to nie jest tak, że raz to zrobię i już załatwione, tylko to jest sposób na życie. Żeby żyć tej świadomości, że Jezus spłacił moje długi, że to dzięki Niemu wszystko. Nie dzięki mnie, bo ja i tak będę grzeszyć. Nie będę moralnie nieskazitelna, ani ty też nie. Przykro. I moim zdaniem ta narracja właśnie takiego samozbawiania, a co jeszcze kiedyś usłyszałam, że trzymaj się w tym niegrzeszeniu, trzymaj się, żeby nie upaść, bo jak już upadniesz, to ci się kasuje łaska. Co za głupota. Nie. Nic się nie kasuje. Zwłaszcza, że pismo mówi, że tam, gdzie jest więcej grzechu, tam się jeszcze więcej rozlało łaski. Tam jeszcze więcej rozlała się łaska. Także nic się nie kasuje. To nie jest gra. To nie jest Mario Expert Trójka. Nie wiem, czy jest coś takiego. To nie jest Mario. Nic, nie kasują ci się punkty. To jest myślenie pogańskie, to jest myślenie faryzejskie. Więc chrześcijaństwo nie jest o moralności, nie jest o prawie, że masz być taki i taki. Dobra, no to o co chodzi z tym byciem świętym w takim razie? Powiem, jak ja to rozumiem. Ja to rozumiem tak, że idąc przez to życie z Bogiem, słuchając tego, do czego On mnie zaprasza, gdzie mnie prowadzi, i idąc za tym, po prostu widzę, jak On mnie zmienia wewnętrznie, moje serce. I przez to całe mnie i moje życie zmienia, i On mnie uświęca,
że to Bóg mnie uświęca, a nie ja sama siebie uświęcam. Bo ja nie mam takiej mocy, tylko to Bóg człowieka uświęca, a nie człowiek sam siebie. Co jest jeszcze takie typowe, co jakby wynika z tej postawy, czyli ja sam siebie zbawię, ja zaprę się siebie i będę tak i nie zgrzeszę. Wynika z tego też to, że ja, skoro już jestem taka święta, w cudzysłowie, tak naprawdę zupełnie nie, ale mi się wydaje, że jestem, bo się samodoskonale przecież i tak dalej, tak wiele ode mnie zależy, będę dzięki temu zbawiona, bo już zdobyłam tyle punktów do nieba, to chęć do zbawiania innych, czyli ratowania dusz. Jakie znowu ratowanie dusz? Czyli człowiek zaczyna myśleć, że on jest zbawicielem. No bo skoro zbawi siebie, to chce też zbawić innych. I w tym sensie, nieważne czy przemocą, czy mieczem, czy sierpem, czy młotem, idzie po prostu na krucjatę zbawiania innych dusz. Tylko że zbawicielem jest Jezus, a nie ten człowiek. Ratować duszę. Zrobimy to siłą. To jest dla ich dobra. I wiecie, w tym sensie często widzę o wiele więcej chrześcijaństwa u osób świeckich niż u tych, które się mianują ludźmi wierzącymi. Ciekawe, co? Podsumowując ten odcinek, pozostawmy zbawianie Jezusowi. Skupmy się bardziej na tym, żeby poznawać Jego, to co dla nas zrobił, jaki On jest. Zamiast samodoskonalić się, samo zbawiać, za czym tak naprawdę stoi pycha, że ja jestem tak silny, że ja mogę siebie zbawić, ja mogę, no właśnie, doprowadzić sam siebie do świętości, a to jest bzdura. To jest bzdura. Ani ty sam, ani żaden inny człowiek cię nigdzie nie doprowadzi do żadnej świętości. Tylko Bóg może uświęcać. Kiedy ja myślę, że sama siebie zbawię, to ja nie potrzebuję Boga. Mimo, że mówię ustami i chodzę do kościoła i tak dalej, robię te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które mówią o mojej wierze, tak naprawdę go nie potrzebuję, bo sama mogę się uświęcić. Więc ta postawa oddala od Boga, bo zamyka mu drogę do tego, żeby on działał tak, jak on chce. Tylko ograniczamy się do ja, do tego, co ja zrobię, wszystko zbuduję na sobie i nie dajemy mu dostępu. A wiecie, że on jest nieskończony i wszechmogący, więc on może wszystko. I to, co on robi z człowiekiem, jest niezwykłe. Więc pozwólmy mu na to, żeby to robił. Fajnie by było, jakby to zniknęło z kościoła. Samo zbawianie, budowanie na sobie. Także uważam, że to po prostu oddala od Boga. A jest obecny w kościele. See you later!